się na razie po cichu w tajemnicy. To się nie lękajcie, mówił Jezus uczniom, bo nadejdzie chwila, że będzie ujawniona. Co mówię w ciemności, głoście to światłości. Co uchem słyszycie, mówcie to na dachach. Idźcie i głoście światu Ewangelię, tę dobrą nowinę o Bożym Królestwie. Nie bójcie się ludzi, co ciało zabijają, bo duszy nieśmiertelnej zabić w was nie mogą. Raczej się lękajcie Pana Wszechmocnego, który duszę, ciało może stracić w piekle. Co mówię w ciemności, głoście to w światłości. Co uchem słyszycie, mówcie to na dachach. Idźcie i głoście światu Ewangelię, tę dobrą nowinę o Bożym Królestwie. Skoro Bóg pamięta o małych wróbelkach, także nasze włosy są wszystkie policzone, to tym bardziej Ojciec troską swą ogarnia wszystkie swoje dzieci, więc ufajcie Jemu. Co mówię w ciemności, głoście to światło. Przyzna do mnie przed ludźmi uczciwie, przyznam się do niego również ja przed Bogiem. Lecz kto się mnie zaprze przed innymi ludźmi, także ja się zaprę przed Ojcem Niebieskim.